września. Zaczynamy gościnie z Radia Września. Karol Krzeszowiec, dzień dobry. Humory dopisują. W naszym studiu dwoje gości. Wioletta Mazurkiewicz, dyrektor Biblioteki Publicznej we Wrześni. Dzień dobry. Witam serdecznie. Krzysztof Marek Nowak, Stowarzyszenie ACT. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. A tematem dzisiejszego spotkania jest 17. dyktando wrzesińskie, które odbędzie się 18 października. Ważne, żeby nie pomylić tych daty z numerem dyktanda. Szanowni Państwo, długa tradycja dyktanda, pisania dyktanda za nami. W tym roku po raz kolejny się odbędzie. To zaczniemy najpierw może od samego wydarzenia, którym jest dyktando, czyli Krzysztof Marek Nowak. Panie Krzysztofie, to z tym dyktantem jest tak, jak rozmawialiśmy wcześniej poza anteną, że wszystko jest ściśle tajne, łamane przez poufne, tak jak z wyborami. No, mogę wręcz zagwarantować, że jest to tajemnica, jak tajemnica wyborcza. Tekst dyktanda zna tylko profesor. Tak, tekst zna tylko profesor. Profesor przyjeżdża z tym tekstem. Profesor dyktuje tekst. No i my dowiadujemy się, że tak powiem, praktycznie jak tekst jest podyktowany. Znamy jego treść. Pan profesor przekazuje mi osobiście... przepraszam. Mhm. Rok temu tak było, przekazał mi osobiście pendrive'a. Tekst był rzucony za pośrednictwem rzutnika na ekran i dopiero wtedy jakby wszyscy mieli możliwość. Wszyscy widzą uczestnicy, a wy jako organizatorzy i osoby, które sprawdzają, widzicie to dopiero później. Nie ma opcji, żeby coś gdzieś wyciekło. Nie ma żadnej opcji, to powiem szczerze. A w rządzie się zdarza. Tu z profesorem trwały rozmowy, chociażby takie techniczne, żeby nasze osoby sprawdzające, które są w komisji, miały ten tekst, nie mówię wcześniej, ale chociaż chwilę przed tym, jak zasiądą do sprawdzania. Nie, pan profesor jest nieugięty, jest to wszystko tutaj zgodnie ze sztuką i dzięki temu też chyba wszyscy piszący mogą być pewni i zadowoleni, że będzie to, że tak powiem, tajemnicą do samego końca. Więc tu pan profesor jest nieugięty. Jest to zabawa, tylko w takim dobrym tego słowa znaczeniu, prawda? Świetnie się bawimy, a jednocześnie też pan profesor stawia na uczciwości. Bardzo dobrze. Jeden egzemplarz dyktanda, z którym przyjeżdża pan profesor, a czy wiedzą państwo, jak wygląda przygotowanie tego tekstu? Długo, niedługo? Czasami profesorowie mówią o tym? No powiem, ostatnio tekst dyktanda opisywał tutaj siedzącą obok mnie panią dyrektor Wiolettę Mazurkiewicz. Był to tekst totalną niespodzianką, bo my też nie znamy jakby tematu tego tekstu. W tym roku też go nie znamy, no więc powiem też oprócz językowych... Ani tematu. W kuluarach wiem, że będą brać w nich udział przedstawiciele władz. Naszych lokalnych. Nie wiem, przedstawiciele władz, tylko tyle mi pan zobaczymy. Profesor Markowski. Po wyborach to może być szczególnie ciekawe. Intrygujące. Dobrze. Dobra, samo dyktando nie należy do najłatwiejszych. Ja tylko zacytuję z 15 dyktanda. Nie tylko 500-złotowy banknot sprawił, że wkoło widać więcej dzieci, różnej maści celebryci upubliczniają zdjęcia swoich pociech z uczenia ich savoir vivre przy obiadokolacji, jak i z mini wyprawy do Skurcza w Borach Tucholskich. No niby nic trudnego, ale znaki interpunkcyjne, pojawiło się słowo obcojęzyczne. Oczywiście ortografia, łatwo się wyłożyć, a tekst jest trudny. Tak, teksty są trudne. One troszkę, ta trudność jest troszkę podyktowana też taką chęcią, aby był jeden zwycięzca każdej kategorii. Przypomnę, że mamy trzy kategorie. Kategorię wrześnianin, kategorię uczeń i tak zwaną kategorię open, tutaj muszę użyć słowa angielskojęzycznego, nazwijmy ją kategorią otwartą. W tych trzech kategoriach jest trzech zdobywców pierwszych nagród. Chcemy, aby ten zdobywca był jeden. Chcemy, aby on się cieszył tym swoim tytułem. I chcemy też, żeby to dyktando, tak jak ono ma obecnie, miało taką renomę właśnie dyktanda fajnego, dobrego, na które warto przyjechać naprawdę z całej Polski, bo mogę powiedzieć tylko, że zgłoszenia mamy i Katowice, i Warszawa. No jest, że tak powiem, cała Polska będzie tutaj reprezentowana przez piszących. Przeglądam sobie wyniki 16 dyktanda. Błędy tutaj mamy 85 na przykład ortograficznych i do tego dochodzi jeszcze 30 interpunkcyjnych, więc jeśli
ktoś z Państwa będzie miał 50, to i tak jest się czym pochwalić. Przy 50 gorąco zapraszam i może się okazać, że będzie to nawet jakieś miejsce premiowane nagrodami, bo wspomnę tylko pani dyrektor, pani Wioleta Mazurkiewicz na pewno tutaj też rąbka tajemnicy uchyli, że nagrody sprawdzimy. Są bardzo zaraz piękne. Zaraz sprawdzimy. To skoro tak ładnie przeszliśmy do pani dyrektor, to zacznijmy najpierw od wrzesińskiego kalejdoskopu literackiego i tradycyjnego też spotkania z osobą ze świata kultury. W tym roku Michał Ogórek. Tak, w tym roku będzie Michał Ogórek, dziennikarz, felietonista, autor książki 100 lat, jak w ostatnim stuleciu czciliśmy przywódców. I on właśnie będzie, to będzie promocja jego książki. Pan Michał Ogórek z miłą chęcią przyjdzie do Wrześni, tym bardziej, że 10 lat temu mieliśmy przyjemność go gościć. Mówi, powspomina sobie... Po dekadzie. Tak, po dekadzie przyjedzie. Po dekadzie, bardzo fajnie. Mhm. Na pewno będzie bardzo miłe spotkanie z panem Michałem. Nie tylko promocja książki, ale myślę, że i też opowie wiele o tym, co się dzieje w tym świecie. Tak, oczywiście autor zabierze nas w podróż po Polsce w ostatnich 100 lat. Oczywiście ta jego książka to nie jest żaden podręcznik do historii czy praca naukowa. To jest opis kilku postaci politycznych, które zostały w sposób tak zabawny zinterpretowane. I polecam przeczytać tą książkę. Dobrze. A co z tymi nagrodami? Jakiś rąbek tajemnicy uchylimy? Oczywiście Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Września w kategorii uczeń ufundowała nagrody. Przede wszystkim to są książki, ale książki ciekawe, intrygujące, interesujące. To jest zestaw, pakiet Harry'ego Pottera dla osoby pierwszej, drugiej i trzeciej. Oprócz tego jeszcze są różnego innego typu nagrody, ale to chciałabym zostawić w tajemnicy. Dobrze. Ale główną nagrodą jest pakiet Harry'ego Pottera. Warto czytać, bo to nie tylko poszerza naszą wyobraźnię, ale też i pomaga właśnie nabrać wprawy w ortografii. Nie zdając sobie sprawy z tego, możemy uczyć się troszeczkę zasad poprawnego pisania. W takim razie zapraszamy Państwa jeszcze jedno bardzo ważne. W tym roku z racji tego, że jest remont Wrzesińskiego Ośrodka Kultury, wszystko odbędzie się w liceum. Ile osób się zmieści? W liceum? Około 150. Już mamy zgłoszeń około 150 z tego, co wiemy. Liczymy na tą salę, że może coś około 200 się tam, że tak powiem, uda zmieścić. Zgłoszeń mamy tak około 150. Gorąco zapraszamy jeszcze osoby, które ewentualnie warto się nie zdecydują. Warto się pospieszyć. Tak, warto się pospieszyć. Na przykład dyktantowrzesińskie.pl, tam się można zgłosić. Dokładnie poprzez stronę lub też przyjść osobiście o godzinie 16 do 16.30 mamy zapisy. Od 16.30 do 17.00 piszemy dyktando z profesorem, następnie mamy wrzesiński kalejdoskop literacki z Michałem Ogórkiem. A no później i ogłoszenie wyników. Też pragnę podziękować, patronat honorowy, jak co roku. Burmistrz Miasta i Gminy tak, Września. Burmistrz Miasta i Gminy objął, więc zachęcam wszystkich do uczestnictwa i w dyktandzie, i w kalejdoskopie. Zapraszam serdecznie. Bardzo Państwu dziękuję za wizytę w studiu. Naszymi gośćmi była dyrektor Biblioteki Publicznej we Wrześni, Wioletta Mazurkiewicz. Dziękuję. Dziękuję. I prezes Stowarzyszenia Teatralnego Akt, Krzysztof Marek Nowak. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. 93,7 Radio Wrześni. Najlepsze, bo lokalne.